Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi drodzy wymiarze, na ten weekend niestety nie było mnie w domu i nie wiedziałem, że Supercell wypuści nowego Brawl Talka. Wiem, że wielu z was czekało na ten odcinek, więc dzisiaj sobie wszystko obejrzymy, nadrobimy materiał i dokładnie omówimy. Nowy sezon będzie się nazywał One Upon a Brawl, czyli pewnego razu na bójce. I będzie utrzymany w bardzo baśniowym stylu. Wraz z nowym sezonem do gry zostanie dodany nowy chromatyczny zadymiarz, aż zostaną dodane nowe baśniowe skiny oraz zajdą pewne zmiany w trybie Solo Showdown. A wraz ze startem nowego sezonu Supercell przygotował dla was niespodziankę. Każdy, kto zaloguje się do gierki, dostanie darmowego megaboxa, więc koniecznie stawcie łapeczkę w górę dla Supercella, że dają nam coś za darmo. Każdy lubi chyba dostawać prezenty, co nie? Przed rozpoczęciem omówienia standardowo polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich kochanych widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel, dzięki czemu wygrali ode mnie kod PSC o wartości megaboxa. Dziękuję wam ślicznie wszystkim za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy, wpisujcie mój kodzik Farel do sklepu. Was to nic nie kosztuje, a możecie zawsze wygrać kod PSC o wartości megaboxa, kiedy nagracie taki krótki filmik i podeślecie na mój e-mail. E-mail oczywiście znajdziecie w opisie. A jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij strzelić subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco ze światem gry Brawl Stars. Ash jest rzędliwym sprzątaczem na dziedzińcu zamkowym, a ze względu na ilość śmieci i szczurów, które się tam znajdują, musi chronić się za pomocą zbroi, która jest prawdziwym koszem na śmieci. Aha, czyli dostajemy nowego zadymiarza w postaci śmietnika. Zapowiada się nieźle. Ash bardzo łatwo się złości z powodu śmieci, które musi sprzątać. Co więcej, wpada w furię, gdy zadaje i przyjmuje ciosy. Widzimy, że twórcy gry zrobili krok do przodu i dodali do nowego zadymiarza nową umiejętność, nowy pasek furii. Wow. Który sprawia, że gdy zostanie do końca naładowany, aż porusza się szybciej i mocniej atakuje. Jego super atak to mali pomocnicy, metalowe zrobotyzowane szczury, które są samonaprowadzalne i po zetknięciu z przeciwnikiem wybuchają. Powiem wam szczerze, że Ash jest bardzo ciekawą postacią i już nie mogę się doczekać, kiedy go przetestuję, a taki odcineczek na pewno pojawi się jeszcze w tym tygodniu. No to teraz przejdźmy dalej i zobaczmy, jakie przygotowali dla nas skiny. Za pierwszy poziom nowego karnetu dostaniemy skin do Shelly, księżniczkę Shelly. Która w ręku trzyma pantofelki i strzela z żaby. I tutaj mamy nawiązanie do bajki Księżniczka i Żaba. Natomiast za ostatni poziom odblokowujemy nowego skina do Asha, Ninja Ash. I proszę bardzo, Barley również doczeka się nowego skina. W postaci rycerza jednorożca, który będzie w ręku trzyma butelkę w kształcie kolorowego jednorożca. No i co mogę powiedzieć? Jest po prostu przeuroczy i już nie mogę się doczekać, jak z Jayką o niego zawalczę. Moi kochani, tego chyba nikt się nie spodziewał. Pam dostanie w końcu swój trzeci skin. Skin złej królowej, która w klatce na plecach trzyma czerwonego smoka i nim strzela. To dopiero jazda. Nasz przeuroczy kiełek został zmieniony w księcia i będzie dostępny w dwóch wariantach, w kolorze rubinowym i szmaragdowym. El Primo od teraz jest smokiem, ma malutkie skrzydełka, nie mam pojęcia jak one utrzymują taką masę. I będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznym, różowym i zielonym. Dajcie znać w komentarzu, który wariant wam się bardziej podoba. Śmieszny dziadek z szarą brodą, czytaj tutaj Byron, mój drogi przyjacielu, dostanie skin w postaci czarodzieja i będziemy mogli go kupić za 25 tysięcy gwiezdnych żetonów.
A żeby odblokować, musimy wygrać 30 walk w Power League. Dla porównania, w tym sezonie, aby odblokować skuterową Jackie, trzeba było wygrać aż 50 razy. Dajcie znać w komentarzu, czy udało wam się to zrobić. Mi został jeszcze tylko jeden meczyk, ale nagram specjalnie dla was z tego odcinek. No i fajnie, że Supercell słucha swoich widzów i postanowili ten próg troszeczkę zmniejszyć. Z okazji Festiwalu Księżyca w Azji, Piper dostanie przepiękny skin księżycowy Piper. Colt stał się teraz bandytą z rodem z filmu La Casa de Papel. I gdy napada na bank, zakłada rysowaną twarz Colta na swoją twarz. Geniusz zła, prawda? Teraz nikt go nie rozpozna. Tryb solo zostanie zmieniony. Od teraz będziecie mogli otrzymać więcej pucharków za więcej pokonanych osób na mapie. Jest to zmiana, która ma wyeliminować możliwość teamowania się w trybie solo na poziomie wyższych pucharków. Ponoć dostępne na początku będą dwa tryby, zwykłe solo i te solo showdown 2.0. Powiem wam szczerze, że chyba fajna jest ta opcja, bo czasami no przykro mi się robi, jak ja zostaję sam na mapie, a trzy osoby się kręcą i teamują się, żeby tylko i wyłącznie je pokonać z racji tego, że mam najwięcej power cubesów. Mi się wydaje, że ta zmiana troszeczkę ulepszy nam rozgrywkę. A teraz, moi drodzy, bardzo ważna informacja dla moich klanowiczów. Od nowego sezonu Supercell postanowił zmniejszyć ilość miejsc i będziemy mieli teraz tylko 30 miejsc w klanie. Ma to na celu nas bardziej zżyć i dostaniemy też dzięki temu jakieś dodatkowe bonusy. Jakie to będą bonusy, nie wiem. Musimy śledzić Supercella social media i niedługo wszystkiego się dowiemy. Standardowo do gry zostaną dodane nowe animowane emotki. A w takich skinach jak Frank, DJ Frank i Calavera Piper zostaną zmienione efekty wizualne na nowe. Moim zdaniem lepsze. Nowy sezon zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Ja sam osobiście już się nie mogę doczekać, kiedy on wystartuje. A kiedy wystartuje, tego niestety jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że będziecie ze mną na bieżąco, że zostawiłeś już subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A w tym tygodniu wlecą bardzo fajne odcinki z gry Brawl Stars, ponieważ przetestujemy sobie nowego Zadymiarza, przetestujemy wszystkie nowe skiny, no i oczywiście nowy, ulepszony tryb solo Showdown 2.0. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!